Witam ponownie w Ikarusie. Dzisiaj się troszkę cofniemy, bo poleciałem tutaj w tę stronę na prawo, ale jeszcze tutaj mamy biom do zrobienia jakiś. To są kaniony. Także zobaczymy, co tu będzie do zrobienia i jak to będzie wyglądać. Dobra, tak więc wylądowałem. Jestem tutaj i muszę iść w te dwa miejsca. Ja prawdopodobnie tutaj gdzieś po środku zrobię sobie bazę. Tak, żeby mieć i do jednego, i do drugiego blisko. No i zobaczymy. Obstawiam, że tutaj chyba coś będzie mnie atakować. No i dobra, jestem przy pierwszym miejscowie. Także bierzemy to. Pod G. A, i to tyle. Ja muszę tylko zebrać te rzeczy. Dobra, idę do drugiego miejscowe, nawet nie zakładam bazy. Bo jeśli ja muszę tylko to zebrać, no to... To S misja. Coś mi tu idzie, jakiś wilk. Pyk. Dobra, mamy drugą miejscowe. Tak więc bierzemy to. Solar panel i jakiś kabel chyba. Okej. Okay. Cave entrance. Czyli tam muszę iść teraz. Czyli może chyba jednak jakaś szybka baza. Może być wymagana, bo ja nie wiem, co tam będzie w tym cave'ie. Problem jest taki, że armorka też nie mogę zrobić, bo giga mało wilków spotkałem po drodze. Chyba ze dwa wilki tylko. Tak więc nie mam za bardzo tej sierści całej, czy tego futra. No ale zobaczę, przebiegnę się tam. Może po drodze coś znajdę, albo jakiegoś niedźwiadka, żeby ubić. Zobaczymy. O kurde, spotkałem nowe zwierzątko. Zebra tutaj biega. To nie wiem, czy już złapię. O, jest zebra. Oczywiście przez małe drzewka nie da się strzelać. I widzi mnie coś. No ale dobra, do wody wpadła. Ciekawe, co zebra daje. Aż muszę zobaczyć. Pokaż. Ale ją wygięło. O, futro też daje. No i koks. Jak się okazuje, są tutaj też inne nowe zwierzątka. To znaczy, one już chyba były na pustyni, te całe jaguary, czy jak to się tam nazywa. Ale one też dają futro, więc fajnie. No, jeszcze niedźwiadek. Kurde, nagle tyle tych zwierząt wszystkich tu jest. A jak tu wbiegałem, to niczego nie było. One się chyba, mam wrażenie, że one się spawnują przy nas, jak jesteśmy gdzieś w jakimś miejscu. To po jakimś czasie się spawnują te wszystkie zwierzęta. No dawaj, dawaj. Starczy mi strzał? Chyba tak. Dobra, mamy niedźwiadka. My go szybko jeszcze oskrujemy, tylko strzały mi oddaj. Dobra, dzięki. Grzbyk, ile niedźwiadek da? Futra? 24 sztuki. O, i raw prime meat. Ten prime meat jest chyba koksem, z tego co wiem. Trzeba go ugotować. Dobra, prime meat jest gotowany, także ugotowany prime meat daje 30 healtha, 150 fooda, 100 maksimum staminy, 150 maksimum healtha, 20 health regeneracji i 5% więcej expa. Także fajne mięsko, fajne. No. Dobra, tak więc szybka budowa bazy. Trzeba ogólnie uważać tutaj na fizykę w tej grze. Bo przed chwilą drzewo mi się tak osunęło niefortunnie, że prawie umarłem. Znaczy nie tyle, że spadło na mnie, tylko to jakoś, nie wiem. Chciałem drzewo, zaczęło spadać, tak odbiło się dziwnie i dostałem. To prawie całe HP, także szybka budowa bazy. Ja już tutaj mam przygotowane rzeczy. Zaczniemy pyk. Ognisko się od razu przydało. Tutaj sobie zrobimy wejście. Okienka. Pyk, pyk, pyk. A może jeszcze tu okienko. O, tu musi być okno, no. Dobra. Box. Jeszcze tylko zaraz na górę. Daszek. Nie podpali się to? Nie powinno. Drzwi. Do tego dodamy sobie
Od razu workbench już mam zrobiony. No i łóżeczko. W razie czego, jakby trzeba było przespać noc. Tutaj, pyk. Jak tam ten prime micik? A. No, prime mic się popsuł. Jak widać, trzeba szybko zjeść. Ja nie zdążyłem, bo tutaj właśnie zająłem się zbieraniem surowców na bazę. No, ale cóż no, jest jak jest. Dobra, czyli chyba nic więcej nie potrzebuję, ewentualnie jeszcze łuk bym sobie lepszy zrobił. Dobra, tak więc robimy lepszy łuk do szczelania. No i co, idziemy zobaczyć tego cave'a, co tam jest, o co tam chodzi i co trzeba zrobić. O, bym się podpalił teraz. Ja bym sobie właśnie jedzonko jeszcze jakieś wziął. O, jedzonko może mi się przy... A, miałem jeszcze armorek zrobić. Właśnie, 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 bo to też się może przydać bardzo. Dobra, tak więc craftujemy textiles bench. Stawiamy. No i co? I ja chciałbym armorek. Skóry mam sporo. Także powiedzmy, że zrobię 10 z tej skóry. O, zrobię też 10-15 z fibera. No. I zaraz będziemy robić armorki. Dobra, tak więc zaczynamy oczywiście od główki. Pyk, armorek, rękawiczki, spodnie i stopy. Dobra, czyli cały armor udało się zrobić. Tak więc będzie 30 chyba 7% resów w miarę czego? W razie czego? Tak, jestem cały ubrany. Dobra, idziemy zobaczyć do tej jaskini. Co tam się dzieje i o co tam chodzi? A, respawn jeszcze muszę ustawić. Zawsze jak stałem w łóżku, to zapominam, żeby ustawić respawn, bo jak grałem w Rasta, to respawn sam się ustawiał po prostu po położeniu łóżka, nie? A tutaj niestety czegoś takiego nie ma. No dobra, i co my tu mamy? Mamy cave entrance. Dobra, czy muszę iść chyba do przodu? Tutaj mam tego drilla postawić? Czy tam dalej? No chyba tutaj. No nie wiem. A nie mogę postawić tego drilla. Pytanie, czy ja to muszę na czymś postawić? Czekajcie. A wood floor, zrobimy jedno. Pyk? Ja. No nie. Jak ten drill ma działać? Może będzie jakieś miejsce gdzieś zaznaczone, gdzie mam to postawić. Zobaczymy, no bo tutaj nie mogę tego nigdzie postawić. A, tutaj mogę, okej. Okay. Pyk. Presto access. Activate. A, czyli musi być... Czyli co, solar panel muszę postawić na początku? I aż tutaj przeprowadzić ten... A, tu mogę postawić solar panel, prawdopodobnie. Tutaj gdzieś. Pyk. Będzie działał? Nie mam pojęcia. Mam być 4. Teoretycznie światło się od tego odbija. Ale nie ma tutaj, że jest jakiś power czy coś. Zobaczę, postawię to na zewnątrz. I zobaczę właśnie, czy będzie jakiś power tam pokazany. Tu nic nie ma. No i dobra, stawiam tutaj panel. No i też nie ma powera żadnego pokazanego. Dobra. Czyli tam w środku to postawimy. Dobra, tutaj to musi działać. Daję ten panel. Tutaj. Bierzemy kabel. Nie wiem, jak ten kabel działa. O, okej, już wiem, jak działa. Pyk.
Dobra, chyba nie wiem jak to działa. Czy tak po kolei to? A, okej. Pyk. Pytanie, czy to może być w wodzie? Prowadzimy to tędy. Pyk. I tutaj. No i dobra. Ale nie ma tego. Nie ma zasilania niby. Może przez to, że jest event na dworze? No bo teoretycznie tutaj chyba to powinno działać, nie? To ma w ogóle jakąś długość określoną? Chyba nie. Nie, poczekam aż się skończy event na dworze i zobaczymy. Ewentualnie pójdę też się przespać, bo już jest 17, 18 prawie. Dobra, event się kończy. Ale ciemno się już powoli będzie robić chyba. Zobaczymy zaraz. Dobra, idę się szybko prześpię, bo za 8 minut będę mógł spać. Chyba od 18 można spać? Jakoś tak. No i zobaczymy. Nie wiem, czy też musi być to dzień, może, czy może być rano. Nie mam pojęcia. Dobra, mamy 7 rano. Także zobaczymy, czy to będzie działać. No, problem jest taki, że nie mamy powera. Dlaczego nie mamy powera? Może ten solar panel jednak musi być na zewnątrz. Dobra, spróbujemy. Jeszcze raz. No i dobra, ja bym go postawił gdzieś powiedzmy tutaj. Pyk. Coś takiego. No ale dalej nie pokazuje, żeby dawał jakieś... Kurde... Jakiegoś powera. Trzeba na słońce poczekać. Nie, spróbuję to podłączyć. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Czy w ogóle coś z tego wyniknie. Mam nadzieję, że ten kabel jest nieskończony. Pyk. A, ten kabel jest chyba nieskończony, no, także nie będzie problemu z tym akurat. Tutaj. I tam mamy... Będę mógł połączyć z tym drugim kablem. Dobra, no i mamy. Czy mamy prąd? Nie mamy prądu. Czy mi się tu zrespił słoń i hiena? Hiena na pewno. I słoń też. What the fuck? A słoń chyba nie był agresywny sam z siebie, nie? Jeśli dobrze pamiętam, nie. Dobra. No to koks. Tylko nie wiem dalej co z tym. Bo to dalej nie działa. Dobra, wiecie co? Ja spróbuję ten solar panel dać troszkę jeszcze dalej. On sobie usiadł, leży sobie. Ja go tam zostawię. Zobaczymy, czy tu będzie działał. Teoretycznie to powinno być... w tę stronę? No, ale nie pokazuje, żeby dawał powera. Tam jakiś jaguar właśnie wyszedł ze skini? O nie, i słoń się wkurzył. O nie, 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 ale spadłem. Dlaczego ten słoń się wkurzył, no? O Jezusku, nogę mi połamał. Dobra, ale umarł. Dlaczego tu się w ogóle słoń zrespawnił? Nie rozumiem. Co daje w ogóle słoń? No, nic ciekawego.
No ale nogę mi połamał. Także nieciekawie. Dobra. Co z tym kablem? Tutaj zakończyłem, tak? Tak. No i to dalej nie działa. Że jeszcze wyżej tam? Dobra, spróbuję to przenieść znowu. Gdzieś musi zadziałać, nie? Chyba tak. Nie wiem, powiedzmy tu. Zadziałasz? Będzie power czy nie będzie powera? No dalej nie ma powera. Dobra, udało mi się to podłączyć. Nie wiem, było zero powera, podłączyłem i nagle jest power, także... A, i tu działa już, okej. Okay. No to co? Czekamy. 20-30% już jest complete. Ja nie musiałem tego odpalać, tylko podłączyłem kabel i od razu zaczęły lecieć procenty. Pytanie, czy coś mnie tu zaatakuje. Przecież miałem najazd wilku, chyba 4 wilki mnie zaatakowały, jeszcze tam niedźwiedź gdzieś sobie chodził, mnie podhaczył. No ale udało się, udało się. Jagódek sobie zjem, bo kurde, z żarciem jest lipa. 75%. No i chyba niedźwiedź tu nie będzie atakować. Chyba nie. Dobra, już się kończy to robić. 97, 99, stówka. Dobra, czyli chyba teraz mam iść dalej jeszcze. Zaraz zobaczymy. Pytanie, czy coś mi tu przyszło. Ale chyba nie. O, jest. Dziura się zrobiła. O kurde. Ale tego tu się nie spodziewałem. No spokojnie. Po kolei. Dobra, jeden. Nie wiem, od czego to zależy, czy on dostanie 300, czy nie. Czasami dostają po 300. Czasami nie. Kiedy sam będzie na końcu tej jaskini. 287 dostał i umarł. To dziwne. Przeważnie mają po 300 HP. Dobra, mam drilla. Także idziemy dalej. Nic mnie tu nie atakuje. A i tutaj muszę się przekopać. Dobra, czyli znowu kabel musimy pociągnąć. Aż stamtąd. O, ten kabel w ogóle wisi w powietrzu. No dobrze. Pytanie, czy teraz to zadziała, bo jest event na zewnątrz. Nie wiem, czy to się podłączy. A, dobra. O Jezus! Znowu znowu atak. Ja bym nie chciał dostać od tego. Teraz tylko 70. 290. Nie wiem, czy umarł, czy nie. Dobra, mi się strzały ogólnie kończą. Ale mogę sobie zrobić. Zrobimy 15. Gdzie tu mamy jeszcze? Kumpli? Tutaj. I tutaj. Dobrze. Także chyba git. Tu się dalej kopię. Pytanie, czy jak to się wykopię, to czy znowu się pojawią te mobki. Zobaczymy, jest 93%. To już końcówka. Nie, nie pojawiły się. Dobra, idziemy dalej. Pytanie, co tu będzie? O, nic, jesteśmy na kanion. A, kanion to jest po prostu pustynia. Okej. No i dobra, misja wykonana. Musimy się teraz ewakuować. Powrotem. Ale fajna misja, no. Ta misja mi się podobała, jak mam być szczery. Nie było dużo biegania. Fajna misja, fajna. Dobra, idziemy się ewakuować.
Dobrze, tak więc kończymy misję. Misja complete. No, także jak mam być szczery, to była jedna z lepszych misji, jak nie najlepsza do tej pory. No i tyle, widzimy się w kolejnej misji.